Proszę Państwa, ja chciałam tutaj bardzo serdecznie zaprosić na scenę Roberta Ziemkiewicza, naszego przyjaciela, dzięki któremu będziemy mogli wykonać następny kawałek. A jaki to Robert nam zaraz tutaj opowie? Dobry wieczór. Trzeba przyznać, że zespół Sperry Briggs ma doskonałe wyczucie czasu, gdy 10 listopada zeszłego roku występował w Olsztynie. Ten występ zbiegł się z premierą najnowszej studyjnej płyty zespołu Pink Floyd. Zapewne ostatniej płyty niestety. I gdy wiosną tego roku, 21 i 22 marca, występował w olsztyńskim planetarium, gdzie czterokrotnie wykonał słynną płytę Ciemna strona Księżyca, ten oto księżyc zechciał zaćmić nasze słońce dzień wcześniej. Gdy występuje zespół dzisiaj, wczoraj odbyła się premiera najnowszego utworu Davida Gilmoura z płyty, która ukaże się prawdopodobnie we wrześniu. Także zespół naprawdę bardzo dobrze trafia w czas. Trafia też w tym roku w ten sposób, że mamy 50. bardzo krągłą rocznicę powstania zespołu Pink Floyd. Zespół Sperry Briggs jest troszeczkę młodszy, ma około 4 lat, o ile wiem. Zagrał już 27 wspaniałych floydowskich koncertów. Dzisiaj jest 28. 9 z nich odbyło się na Warmii i Mazurach. Wszystkie przy pełnych salach, tak jak dzisiaj. Dziękuję, że Państwo tutaj z nami są. I pora usprawiedliwić się z tej tutaj obecności. Ja w zeszłym roku Agnieszce i zespołowi wysłałem kilka swoich tłumaczeń piosenek Pink Floydów w takich wersjach, żeby dało się śpiewać. Agnieszka na razie wybrała jedną piosenkę. To będzie piosenka Hey You. Zapraszam po polsku. Czuję.